Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry, panie marszałku, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, po miesiącu waszych rządów w więzieniach siedzą Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik. Teraz zatrzymany jest Piotr W., były wiceminister spraw zagranicznych. Niezłe tempo, można powiedzieć. Dwie inne sprawy, bo ta kwestia Wąsika Kamińskiego to przecież wyrok sprawy, która toczyła się w 2015 roku. Znaczy przestępstwa, którego dokonali w 2015 roku. Druga instancja. Mówi pan o... Ale przestępstwa, którego dokonali, powiedział pan, ewentualnie w 2007 roku. Tak, w 2007, a tak naprawdę to ma swoją... Bardzo długo trwała ta kwestia. Ale opinia publiczna widzi to teraz. Idą siedzieć, tak? Rządzi Platforma, idą ministrowie Prawa i Sprawiedliwości siedzieć. Teraz kolejny wiceminister zatrzymany. Ale to też nic nowego, bo Wawrzyk, przecież ta sprawa wizowa była w trakcie kampanii wyborczej. Bardzo wyraźnie o tym mówiliśmy. O sprzedawaniu polskich wiz, o całym systemie korupcyjnym, który powstał w MSZ-cie i wokół. Także to jest tylko kontynuacja tych rzeczy, tych przestępstw, tych oskarżeń, które pojawiały się wcześniej. Tu nie ma nic nowego, to nie wynika z żadnego nowego audytu, nowych spraw, nowej władzy, która... Ale ta lista będzie teraz dłuższa? To będzie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Wie pan, trzeba sobie wprost powiedzieć, że jednak to, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej, mówiliśmy przez te 8 lat, że dochodzi do naruszeń prawa, dochodzi do łamania prawa i że ci, którzy łamią prawo, będą odpowiadać nie tylko przed wyborcami, ale także przed sądami. To się dzieje. A powiedziałby pan dzisiaj prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, panie prezesie, nie wiem, panowie pewnie na ty są. Panie prezesie, będzie pan siedział? Pan, jest coś takiego jak sprawstwo kierownicze. Jest taki artykuł w kodeksie karnym. Natomiast uważam, że sprawa jest bardzo poważna i my dzisiaj musimy jako formacja, jako koalicja demokratyczna przywrócić Polskę do normalności. Polskie państwo znowu musi być normalne, czyli muszą normalnie funkcjonować i prokuratury, i sądy. I one będą decydować o tym, kto za złamanie prawa, za popełnione przestępstwa odpowie i w jaki sposób. No to jeżeli chodzi o prokuratury i sądy, to przywracanie ich do normalności to na razie nie wygląda szczególnie dobrze, jeżeli chodzi o prokuraturę, bo więcej chaosu tam jest niż porządku po miesiącu waszych rządów. Wczoraj w tym studiu Marek Sawicki mówił, marszałek senior, no ważny polityk PSL-u, koalicjanta, że potrzebny jest konstytucyjny reset, że i za Prawa i Sprawiedliwości kluczowa była tak naprawdę polityczna decyzja była ponad prawem i teraz jest to samo, tak mówił Marek Sawicki, że wszyscy muszą siąść do stołu i jakiś konstytucyjny reset, o którym też zresztą mówi Krzysztof Bosak, ustanowić, zaplanować, czy zdaniem pana marszałka, Polska czegoś takiego nie potrzebuje, jakiegoś punktu wyjścia nowego. Może potrzebuje, ale potrzebuje przede wszystkim uspokojenia tej sytuacji. Są wielkie dzisiaj emocje, jesteśmy po wyborach. Ale wy nie uspokajacie sytuacji, tylko mam wrażenie, nie, bo że my musimy, zaobijacie, nie, bo my musimy przywrócić, postawić rzeczy na nogach znowu, bo stoją na głowie. Znaczy nie możemy dopuścić i traktować normalnie tego, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych grasowała szajka, która sprzedawała polskie wizy w świecie. Ale ta historia to jedno, a prokuratura to drugie. Ale takich historii, ale prokuratura jest to samo. No, wie pan, wygrywamy, jest Koalicja Demokratyczna wygrywa wybory. Powołuje rząd, powołuje ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, a prokurator krajowy nie przyjmuje tego do wiadomości. No, tak? Ustawa nie przyjmuje tego do wiadomości. Nie, wie pan, ale to jest, no to niech zdecydują sądy, czy ustawa bierze to pod uwagę i przyjmuje do świadomości, czy też nie. Ja uważam, ja jestem zwolennikiem przekazywania władzy. Ja jestem zwolennikiem demokracji parlamentarnej. Kto wygrywa wybory, ten przejmuje władzę. Kto je przegrywa, oddaje władzę. Tak było w 2007 roku, tak było w 2015 roku. A PiS tego nie przyjmuje do wiadomości. Oni nie przyjmują do wiadomości tego, że przegrali wybory. Tak samo jak Kaczyński i Błaszczak wczoraj nie poznali Wawrzyka, tak? Nie znają człowieka. I wie pan, no, możemy się umówić na to, znaczy tylko jak ma być poważne, jak Polska ma być poważnym krajem, to musimy sobie powiedzieć wprost,
ktoś, kto popełniał przestępstwo, łamał prawo, musi za to odpowiedzieć. Nie ma święty król. Sprawa jasna. Pod tym myślę, że jak najbardziej wszyscy mogą się podpisać. Kto popełnia przestępstwo, powinien siedzieć. Panie marszałku, o elektrownię jądrową chciałem zapytać, bo tutaj jakieś dziwne są ruchy. Zdaje się, Beata Rutkiewicz, nowa wojewoda pomorska, zapowiedziała, że rozważa zmianę decyzji dotyczącej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Lubiatowo-Kopalino to jest ta lokalizacja. No jeżeli teraz znowu zacznie się rozgrzebywać ten temat, czy to nie jest niebezpieczne po prostu? No, nie znam tej wypowiedzi, ale uważam, że to jest strategiczna decyzja państwa, rządu, nas wszystkich i tu akurat jesteśmy za i cała Koalicja Demokratyczna, tu nie ma różnicy. Nie no, wojewoda, wasz wojewoda. Ja, no tak, ale to kwestia lokalizacji, nie decyzji. Ale wie pan, panie marszałku, że jak są tam decyzje środowiskowe i tak dalej, to rozgrzebanie tego jeszcze raz to jest przesunięcie o lata znowu. Zgoda, więc nie znam tego, ale mówię, wszyscy jesteśmy zdeterminowani do tego, mówię o całej klasie politycznej, że musimy jak najszybciej podjąć strategiczne decyzje odnośnie energii atomowej, elektrowni atomowej. Ale podjąć nowe decyzje, czy nie, kontynuować nie, to, co już... Znaczy uważam, że to są... Decyzje są na stole, tak? Mhm. Są dwa wskazania, dwa projekty. Można rozmawiać o szczegółach, o konstrukcji finansowania. To nie są takie szczegóły, bo to jest sprawa ważna i na kilkanaście lat. Jasne. Czy jakoś procedować, czy korygować kwestie lokalizacyjne? Ta lokalizacja? Nie wiem, no ale dla mnie to jest, tak jak powiedziałem, dla mnie decyzja jest rządu i ona jest dzisiaj najważniejsza. Z tego co wiem, to ta lokalizacja była akceptowana przez poprzednie władze. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to nie wyobrażam sobie innego wariantu niż zgoda władz lokalnych, regionalnych i państwowych w tej kwestii. Panie marszałku, bo zatrzymanie czy spowolnienie tej inwestycji, jeżeli chodzi o elektrownię, do tego CPK i zatrzymanie czy spowolnienie to minimum, a być może także w ogóle odejście od tego pomysłu, no może się jeszcze okaże za chwilę, że terminal kontenerowy w Świnoujściu też nie będzie realizowany, to nie wyglądałoby dobrze. Takie największe inwestycje infrastrukturalne. Używa pan trybu przypuszczającego. A ja na podstawie wypowiedzi polityków Platformy. A ja mówię o tym, że, znaczy wie pan, jeżeli jest odwoływana Rada Nadzorcza CPK, to znaczy, że... Nie, to okej, ale wy w ogóle mówiliście nie, o tym. Nie, mówimy o, że będziemy się wszystkiemu przyglądać. Sprawa elektrowni atomowej jest bardzo ważna, bo pozwala na utworzenie nowego miksu energetycznego i skutecznego odejścia od węgla, więc będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Tak samo o CPK. Potrzebne jest duże lotnisko, potrzebny jest hub. Zdaniem pana marszałka, CPK ja jest potrzebne? Uważam, że jest potrzebna poważna rozmowa o konstrukcji CPK. Ale jeżeli tyle sam spotykałem się z ludźmi, z protestującymi, którzy oprotestowali trasy dojazdu. Tak, to kolej to bardzo właśnie, to wywoływało protesty. Ja uważam, że wokół CPK trzeba budować po prostu koalicję. Zdaniem pana marszałka, samo potężne lotnisko ważne, jak najbardziej na tak. Potrzebne do poważnej rozmowy odnośnie, nie wykluczałbym dlatego, że ono powstało w poprzedniej kadencji, że pomysł powstał w poprzedniej kadencji, położyłbym na stole, zanalizował koszty ekonomiczne, zastanowił się bardzo poważnie i budował wokół tego porozumienia. Okej, ale sama idea? Idea tak. Idea na tak. Panie marszałku, o Mariusza Kamińskiego chciałem jeszcze zapytać. Wy się znacie z NSZ-u? No bo... Z NSZS-u. NZS-u, tak, oczywiście. Niezależnego Zrzeszenia Studentów, nielegalnej organizacji. Kiedyś legalnej, potem zdelegalizowanej jako pierwsza organizacja niezależna, zdelegalizowana w 1982 roku. Powstała w 1981, 17 lutego. Byliśmy w podziemnych władzach w Komisji Krajowej. Jak rozumiem, dobrze Krajowa się znacie, Komisja tak? Koordynacyjna. Znaliśmy się, tak. Tak jest, z podziemia i... No i jak pan na to patrzy? No bo dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy dla części wyborców Prawa i Sprawiedliwości to wręcz bohater, mówią, że no siedzi za to, że walczył z korupcją. Dla pana to jest... Jaka to jest postać, Mariusz Kamiński? To jest pana... czarny charakter, czy pozytywna postać? Możemy mówić, ja mogę mówić o historii, o mojej znajomości. Ale potem też się gdzieś wasze losy splatały przecież, no, tak? Na początku lat 90... Potem jest dziura w tej znajomości. Na początku lat 90. także. Problem polega na tym, mówi pan, że
My tutaj, my dzisiaj rozmawiamy o, oni są wpisywani, jak słyszę wypowiedzi prezydenta Dudy, chociażby w Davos te ostatnie, jakby widzę, słyszę taki brak zrozumienia sytuacji, bo mówienie o tym, że oni dwaj odsiadują więzienie, karę więzienia za to, że walczyli z korupcją, jest nieprawdziwe. Jest fałszywe i jest po prostu zakłamywaniem rzeczywistości, bo przecież tak nie było i tak nie jest. Wyrok jest mowa o nadużywaniu władzy. Ale o fałszowaniu dokumentów, przecież przyzna pan. No i można... podsłuchu, że w miejscu publicznym hotel nie został zakwalifikowany jako to miejsce publiczne, gdzie podsłuch mógł być prowadzony. No ale tak, panie marszałku, gdzieś tej starej znajomości panu teraz, nie myśli pan, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny powinien zawiesić to wykonywanie ale kary? Ale wie pan, ale jeżeli ja widzę, że wokół tego chce... Nie wiem, czy prezydent, czy Kaczyński, czy cały PiS zrobić jakiś taki front odmowy, mobilizacji wyborców PiS-u, nie wiem do czego. Dzieje się, to tak. Przyspieszonych wyborów, ale ja nie wiem, dlaczego prezydent Duda nie ułaskawia. Znaczy, dlatego, że nie chce tej samej procedury. A dlaczego nie chce? Znaczy, tak, dlatego, że uważa, że tamta była skuteczna. Ale jest, dlatego, że jest, ale nikt, znaczy, tylko on uważa jego prerogatywę. On uważa i jego urzędnicy uważają, a nikt inny nie uważa. Więc ja wiem, że trudno się przyznać do własnego błędu z 2015. Nie słyszałem o wielu konstytucjonalistach. Więc to jest wszystko w rękach i długopisie prezydenta Dudy. Rozumiem, że nie chce tego zrobić, umywa ręce jak Piłat i chce, żeby sprawą zajmował się minister sprawiedliwości, prokurator generalny. I on zrobi to samo. Więc będzie cała procedura, która po prostu jest wydłużona dlatego, że prezydent Duda nie chce podjąć tej decyzji. Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, szef MSZ-u i szef Platformy. Jeszcze internetowa dogrywka przed nami. Słuchaczom Radia Plus dziękujemy, życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Grzegorz Schetyna, senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, cały czas jest z nami. Panie marszałku, do Brukseli pan się nie wybiera? Mówi oczywiście o wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo różne można mieć powody, żeby w Brukseli się pojawić. Na mule można sobie polecieć czy coś. Szczególnie, że Belgia jest teraz, spełnia prezydencję i mam kilka zaproszeń na spotkania wynikające z mojej aktywności w Senacie. Dobrze, że doprecyzowałem. I w Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. Także będę na pewno w Brukseli i w Belgii w perspektywie najbliższych tygodni i miesięcy. Natomiast na razie jestem w Senacie i zajmuję się tym. Bardzo ciekawe wyzwanie. W ogóle być w takim wariancie zwycięskiej koalicji to naprawdę i smakuje i pokazuje nowe wyzwania. No tak, ale ten Senat, panie marszałku, nie przekona pan mnie, że to, jeżeli chodzi o pana temperament polityczny, ambicje, że to jest miejsce, w którym pan się spełnia w 100%. Razie... Parlament Europejski to jest też miejsce, do którego pan naturalnie wręcz jest predestynowany. Były szef MSZ-u, były szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Kto jak nie pan ma być na tych listach? Na razie jestem w Senacie. Z Senatu można... To centralne miejsce w Warszawie można przesunąć się w różne tereny i w różne obszary, także do Brukseli. Wykluczyłby można wrócić marszałek? Do Sejmu. Wykluczyłby pan marszałek, że będzie startował do Parlamentu Europejskiego? Niczego nie wykluczam, okay. Natomiast uważam, że dzisiaj ważne jest wzmacnianie i potwierdzanie siły i dobrych relacji Koalicji Demokratycznej. To jeszcze przeformułuję to pytanie. Możliwy jest pana start w wyborach do Parlamentu? Nie wiem, to zależy od tego, od koalicji, zależy w jakim wariancie będziemy budować. Ja dzisiaj, tak jak powiedziałem, dzisiaj tego tematu nie mam, bo dzisiaj jestem szefem Komisji Spraw Zagranicznych Senatu i tylko tym się zajmuję. Panie marszałku, czy Koalicja Europejska, którą pan skonstruował przed poprzednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, teraz też miałaby sens, byłaby potrzebna? Bo to w zasadzie dzisiejsi koalicjanci. Mówi pan o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak, bo dzisiejsza ta koalicja, zresztą niektórzy się śmieją i mówią, że właśnie wtedy pisaliśmy ten scenariusz obecnej koalicji rządowej. Nie wykluczam tego. Jeżeli to miałoby dać nam 60-70% mandatów... Ale mówi się o tym? Na razie tego tematu nie ma, bo wcześniej są wybory samorządowe, panie redaktorze. I one będą skupiać uwagę. One też są inne niż wybory europejskie. Ale te wybory będą najważniejsze, bo będziemy musieli walczyć o to, żeby w sejmikach, żeby w miastach, w województwach potwierdzić dominację koalicji demokratycznej. Dla mnie to będzie bardzo ważne, ponieważ pieniądze europejskie powinny bezpośrednio trafiać do samorządów i my musimy jakby uprościć, skrócić tę drogę z Brukseli do Polski lokalnej. Panie marszałku, to jeszcze do twardej polityki wróćmy. Zacytuję też panu świetnie znanego Jana Marię
Rokita, który no, teraz z takich publicystycznych pozycji naszą polityczną rzeczywistość komentuje. Tak powiedział w dzienniku, napisał w Dzienniku Polskim. Mamy szefa rządu, który wygląda na zdeterminowanego, aby prezydenta zneutralizować, pozbawić możliwości działania, a najlepiej ustawiczną presją zmusić do dymisji. To jest wasz polityczny wróg numer jeden dzisiaj, prezydent? Bo nie Prawo i Sprawiedliwość okrzykami w Sejmie może zatrzymać działania tej koalicji, ale prezydent tak naprawdę to jest jedna osoba, która ma takie narzędzia. Ale zatrzymać koalicji nie można. Można utrudnić jej. Jak nie? Prezydent? Nie uważam, żeby... A weto? To jak powstrzymacie weto prezydenta? Można. Wie pan, jest pytanie, czy prezydent będzie chciał budować jakieś relacje, czy będzie prezydentem, czy to będzie prezydentura totalnej odmowy. Czy może? Zatrzymać może. Sparaliżować nie. Może próbować zatrzymywać niektóre projekty, ale można je przecież omijać. Można weta inaczej. Można omijać? Jak się ma 276 posłów, to można, ale jakieś inne są sposoby, panie marszałku? Tak, dlatego że nie wszystko musi być prowadzone drogą ustawową. Ja mówię o wariancie złej współpracy i koabitacja powinna być jednak pozytywna i brać pod uwagę to, że no, pracujemy wspólnie na rzecz naszych obywateli. Mam nadzieję, że prezydent będzie to rozumiał. No tak, ale panie marszałku, pan mówi o omijaniu prezydenta. No rozumiem. Patrząc na to, jak zmieniły się władze w telewizji publicznej, patrząc na to, jak zmieniła się prokuratura, to są właśnie, prokurator krajowy, to są właśnie przykłady na to, jak omijać pozycję ustrojową prezydenta. Tylko pytanie, czy to nie jest antyprzykład, jeżeli chodzi o praworządność, bo pozycja ustrojowa prezydenta jest, jaka jest. Tylko oczyszczanie, czy zmiana w telewizji publicznej, zmiana w prokuraturze jest oczywistością. I jeżeli mam nadzieję, że prezydent Duda będzie podzielał nasze zdanie, że trzeba to po prostu zrobić. Ale co to znaczy oczywistością, jeżeli ustawa mówi, że potrzebny jest prezydent? Żeby telewizja publiczna była znowu publiczna, a nie partyjna. Jeżeli prezydent, prokuratura, żeby była niepartyjna, tylko żeby zajmowała się ściganiem przestępców bez względu na ich przekonania polityczne. Tylko, że panie marszałku, to brzmi jak prymat politycznej woli nad prawem. To nie jest praworządność, nie. Tylko to jest polityczna wola. Ja rozumiem argumenty, można być absolutnie przekonanym do tego, że to jest słuszne działanie, ale to ciągle nie jest większa wartość niż prawo. Tak było w czasie, kiedy rządził PiS. I teraz chyba tak samo. Nie, nie będzie tak samo. Dlatego mówimy, nie można przywracać praworządności, łamiąc prawo. Będziemy przekonywać prezydenta, że dla dobra sprawy i naszych i obywateli powinna być dobra współpraca między rządem a prezydentem. Ja w nią wierzę. Tylko że uważam, że prezydent nie powinien podejmować takich decyzji, które z definicji odwracają go od pomysłów, projektów i aktywności koalicji rządowej. To znaczy wierzę w spotkania, wierzę w rozmowę i wierzę w to, że ta współpraca jest możliwa. No spotkanie, rozmowa ostatnio były, prezydent, premier w Pałacu Prezydenckim do spotkania doszło. To panie marszałku, teraz o wybory w Stanach Zjednoczonych zapytam, bo to jest też rzecz nie bez znaczenia dla naszej przyszłości. Zdaje się, że Donald Trump jest na dziś chyba najbardziej prawdopodobnym zwycięzcą tych wyborów. Tak większość ekspertów chyba mówi. Co to by dla Polski oznaczało? Na razie musi być kandydatem Partii Republikańskiej, tak, czyli przejść przez całą procedurę prawyborów. Na razie Iowa, wiadomo było, że to jest taki stan, którym on wygra, ale i tak to zwycięstwo było większe w tych prawyborach niż się spodziewano. Bo sondaże mówiły o 408%, a miał blisko 60%. Więc to jest, ja uważam, że jeżeli będzie kandydatem, jest pytanie o tą sytuację, która będzie, która może być i w kampanii wyborczej. On będzie bardzo mocno wykorzystywał, jeżeli będzie kandydatem w tych wyborach, będzie bardzo mocno wykorzystywał sprawy wojny w Ukrainie, sprawy budżetowego zaangażowania amerykańskiego w tę wojnę. Będzie zapowiadał ograniczenie wydatków podatnika amerykańskiego i to będzie bardzo trudne dla całego poczucia bezpieczeństwa Europy. Będzie mówił, będzie dystansował się od NATO i od strategicznych decyzji natowskich. Ja uważam, że to jest, że to może być, że to będzie problem, więc trzeba się przyglądać tej sytuacji, trzeba wzmacniać integralność europejską, trzeba bardzo twardo wspierać Ukrainę dzisiaj, w tych tygodniach i miesiącach, bo to będzie bardzo ważne, żebyśmy zbudowali takie powszechne, światowe wsparcie dla Ukrainy.
Panie marszałku, a jeżeli Trump zostanie prezydentem i jego asystenci przed, nie wiem, rozmową z politykami z Polski, przed rozmową z polskimi władzami pokażą mu, tutaj jeden z bardziej prominentnych polityków nowego obozu rządzącego mówił, jego zwycięstwo będzie problemem. Nie, mówię problemem dla... Czy to nie jest ryzyko teraz już mówienie o tym, że Trump to Ukrainy. Mówię dla Ukrainy. Ale i dla nas, tak? Nie. Znaczy ja uważam, że jeszcze dużo się zdarzy w tej kampanii wyborczej. Jeszcze wszystko jest tutaj przed Amerykanami. Będziemy się przyglądać temu. Ja tylko mówię, że ważne jest dzisiaj dla bezpieczeństwa Europy, dla naszego bezpieczeństwa, ważne jest twarde wsparcie dla Ukrainy, żeby nie było takiego pomysłu, że Ukraina może zostać sama, bo wtedy po prostu to grozi naszemu bezpieczeństwu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Schetyna, senator Platformy Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, szef MSZ-u i szef Platformy. Między innymi to tylko parę z funkcji. Państwu życzę dobrego dnia, tak jak panu marszałkowi. Do usłyszenia. Dziękuję. Radio Plus. Sedno sprawy.